Krzysztof Ibis, dobry wieczór. W życiu pewne są trzy rzeczy. Śmierć, podatki i to, że zaraz ktoś będzie kłamczuchem. Ale najpierw poznajmy naszych graczy. Damian Długosz, technik, mechanik samochodowy SARP. Boi się kobiet, naprawdę? Raczej nie. Ale tylko za tak zwanym kółkiem. Przyznaje, że kłamstwo ma swoje wady, ale i zalety. Milena Komorowska, wesoła i zwariowana studentka z Wrocławia. Chce się sprawdzić w roli kłamczucha, czy jej się uda. Zobaczymy. Józef Pszczółka, menadżer i instruktor nauki jazdy w jednym. Przyjechał z Kent, zawsze i wszędzie potrafi zachować zimną krew. Kłamstwo to dla niego coś odpychającego. Beata Klauze, kasjer, sprzedawca z Rudy Śląskiej. Kocha lato i rosół, nienawidzi się nudzić. No dzisiaj to ci na pewno nie grozi. Piotr Szymański, student dziennikarstwa z Poznania. Kobiety, piwo i śpiew to kocha w życiu najbardziej, naprawdę? Tak właśnie. Kłamstwo to dobra droga do celu. Z kobietami również? Nie zawsze wychodzi. Małgorzata Kraus, handlowiec z Bestwiny. Jej hobby to uśmiechanie się do ludzi. Pokaż, jak się pięknie uśmiechasz. Pięknie, brawo. Nie będzie dziś kłamać, za to może wkręcać. W naszej grze trzeba odpowiadać na pytania, ale jeden z naszych graczy będzie miał wszystkie odpowiedzi wyświetlone na swoim pulpicie. Kto to będzie, zaraz się przekonamy. Poproszę teraz, abyście spojrzeli w swoje monitory. Monitory są ukryte w pulpitach. Jedno z was ma wszystkie odpowiedzi wyświetlone na pulpicie i to oznacza, że właśnie ta osoba będzie kłamczuchem. Damianie, czy ty jesteś pierwszym kłamczuchem? Dzisiaj jestem jednak czysty, to nie jestem kłamcą. Mileno, sprawdź swój monitor w pulpicie. Na razie to nie ja będę kłamać. Ale zobacz dobrze, bo nawet tam nie popatrzyłaś. Nie masz tam nic? Niestety. Dobra. Józefie, sprawdź. Ajaj, a miałem nadzieję, że dzisiaj sobie trochę pogram w kulki. Niestety nie jestem kłamcą. Józefie, ale tak jakbyś to wyrecytował. Popatrz dobrze, porządnie. Widzę. No, dobra. Proszę bardzo, Beata. Nie, ja nie jestem kłamczuchem. Piotrze, proszę. Oglądam monitor, bardzo ładny, ale nic tu nie ma, nie jestem kłamczuchem. I Małgosia na koniec. Przykro mi bardzo, ale w tej rundzie ja nie jestem kłamcą. Nikt się nie chce przyznać, ale jednak ktoś z nich kłamie. Kto? Być może dowiemy się już tego w pierwszej rundzie. Za chwilę przeczytam pierwsze pytanie. Kłamczuch, czyli ktoś spośród was, ma wszystkie odpowiedzi wyświetlone na swoim monitorze. Pozostali uczciwi gracze będą musieli wysilać swoje mózgi w poszukiwaniu tej najwyżej punktowanej odpowiedzi, a nasz kłamczuch będzie miał wszystko podane na tacy. Podobno Pan Bóg stworzył wieś. Człowiek miasto. No dobrze, ale kto wymyślił wiochę? I oto pierwsze pytanie. Z czym kojarzy się wiocha zabita dechami? To pytanie zadaliśmy naszym ankietowanym. Uzyskaliśmy 8 najpopularniejszych odpowiedzi i ta odpowiedź, która padała najczęściej, oczywiście jest najmniej punktowana, jest warta tylko 250 zł. Ale ta odpowiedź, która pojawiała się najrzadziej, warta jest aż 2,5 tysiąca. Jeżeli usłyszę odpowiedź, której nie będę miał na swojej liście, wtedy oczywiście nie macie pieniędzy za to pytanie. Przypomnę je. Z czym kojarzy się wiocha zabita dechami? Damianie. No ja akurat jestem z wioski i mój typ to jest ze strażą pożarną. Ze strażą pożarną, no mnie się na pewno kojarzy. Zobaczmy, czy mamy taki wariant. A mogłaby być remiza? Może być, tak. Gdybyś na przykład powiedział ze sztachetami od płota, też bym ci uznał tą remizę. Też. Bo słyszałem, że w pobliżu remizy zawsze brakuje sztachet, to prawda? Tak jest. Albo dyskotek. Z remizą 2,5 tysiąca. Po prostu, jeżeli powiem tak ładnie, to jest remiza, to miejsce kultowych imprez, tak? Tak jest, dokładnie. Milenko. Nie wiem, może z miejscem mało odwiedzanym? Niestety nie mam odpowiedzi, która mógłby pod to podciągnąć. Józefie, proszę. No ja wychowywałem się w takich czasach, gdy jeszcze takie wioski były, no to po prostu z brakiem dróg. Z brakiem dróg. No,
wioski wyglądają coraz lepiej, to prawda, ale z kolei nie mam takiej odpowiedzi, że drogi. Zobaczmy, Beata, proszę. No mi się kojarzy ze stodołą może po prostu. Wioska zabita dechami. Zobaczmy, czy mamy stodołę. Niestety nie mam, nic nie mogę tu dopasować. Piotrze, postaraj się. Postarajcie się, bo mam premię dla graczy, najlepszych graczy w trzech pierwszych rundach i to spore, proszę. Wioska zabita dechami? Sklep GS-owski najczęściej, gdzie jest wszystko, od mydła, przez powidło, grabie i chleb. I pasta do butów. Tak, i otwarty 4 dni w tygodniu. Sklep GS-u. Tak, jeden na całą wioskę. Słuchaj, dobry tok rozumowania, ale nasi ankietowani niestety tak nie odpowiadali. No i Małgosiu, zarób trochę kasy, bo kiepsko idzie na razie. To może ja odpowiem w ten sposób, że tam, gdzie wrony zawracają. Jest takie powiedzenie. Coś podobnego chciała powiedzieć Milena chyba przez to wszystko, ale tutaj jakby nawet nie mogłem dopasować. No niestety nie mogę ci przyznać żadnej punktowanej odpowiedzi. No, przykro. Zobaczcie, jakie były pozostałe warianty. Otóż z kundlami na łańcuchach. No to oczywiste, tak, prawda? Z zaniedbanymi zabudowaniami. To już jest coraz rzadziej na szczęście. Z wychodkami, zwanymi dawniej Sławojkami od generała Sławoja Składkowskiego, który był generałem, świetnym lekarzem, a przeszedł do historii właśnie przez wychodki. Z biedą, z bocianami w chustkach, przepraszam, z babciami w chustkach. To pomyślałem, że ten bocian może w chustkach ma co innego, ale to babci w chustkach. Z błotem. O, słuchajcie, to jest ciekawa historia, bo Napoleon, kiedy w 1807 roku przyjechał do Polski, napisał w pamiętnikach, że odkrył w Polsce piąty żywioł, którego wcześniej nie znał. I to jest właśnie błoto. To jeszcze ciekawostka, że napisał, że pierwszego zdania, którego nauczył się po polsku, to było nie ma panie, bo ciągle słyszał nie ma panie, nie ma panie. Z brakiem zasięgu i, tak jak powiedział Damian, za 2,5 tysiąca z remizą. Obiecałem premię po trzech pierwszych rundach dla najlepszych graczy i Damianie warto było walczyć, bo dla ciebie 6 tysięcy złotych. Dziękuję. I niestety to wszystko, bo tylko ty zarobiłeś kasę w tej rundzie. Za chwilę nasi gracze będą musieli wskazać pierwszego kłamczucha. Ciekawe, czy już mają jakieś typy. Damianie, dobrze idzie. 8,5 na koncie, 2,5 najwyższa nota i 6 tysięcy premii, no ale liczy się, że jest 8,5. Jak sądzisz? Kto z nich, bo wyraźnie ktoś się ukrywa. No tak, no, pierwsza runda, mówię, no to jest loteria. Nie jestem w stanie nawet wyobrazić sobie, że ktoś może kłamać. No mówię, to będzie loteria. No. Ciężko stwierdzić. To wiesz co, ty nie wskazuj, ale poproszę, żeby wskazała Milena, która stoi koło ciebie. Więc Damianowi dosyć dobrze poszło, ale mam jakieś takie przypuszczenie, że to jednak nie on. Natomiast nie mam pojęcia, kto to może być. Ale byś musiała wskazać. Kogo wskażesz? Zamknę oczy i policzę. Nie wiem, naprawdę jeszcze. Za chwilę ktoś jednak opuści nasz program. Kto? To zależy od typów naszych graczy. Przypomnę, 3 wskazania na jedną osobę eliminują z gry. Proszę bardzo, głosujcie. Nasi gracze podjęli już pierwszą decyzję w dzisiejszym programie. Na kogo wskażą, dowiemy się po krótkiej przerwie. Witamy po przerwie, oglądacie Kłamczucha. Przed przerwą nasi gracze podjęli pierwszą w tym programie decyzję. Postarali się wytypować, kto kłamie. Teraz poznamy ich typy. Damianie, kto jest pierwszym kłamczuchem? Według mnie jest to Beata. Mileno, kto kłamie? Mam nadzieję, że się mylę. Józef. Józefie? Damian. Na razie mamy remis. Beato, kto jest kłamczuchem? Damian. Damian już ma 2 głosy. Jeżeli będzie trzeci, niestety będziesz musiał opuścić grę. Piotrze, czy kłamczuchem jest Damian? Józef.
Damian ma dwa głosy i Józef ma dwa głosy. Być może o losach tego programu rozstrzygnie Małgorzata, proszę. Damian. Damianie, przykro mi, masz trzy głosy, musisz zakończyć grę. Damianie, chcemy znać prawdę. Czy ty jesteś tytułowym kłamczuchem? Na początku powiedziałem, że jestem czysty i nie będę kłamał dzisiaj. Skłamałem was. Dziękujemy ci za dobrą zabawę. Dzięki wielkie, trzymaj się, cześć. Dobrze wytypowaliście, chociaż tak naprawdę wybór Damiana był najłatwiejszy, bo nie ryzykowaliście utraty pieniędzy, bo nie mieliście ich, ale jednak wasza intuicja gracza was nie zawiodła. A skoro nie mamy kłamczucha, musimy wybrać nowego, a więc zamknijcie swoje pulpity. Teraz komputer wylosuje nowego kłamczucha. Mileno, czy ty będziesz musiała kłamać? Niestety dalej to nie ja. Józefie, sprawdź. Na szczęście tym razem się cieszę, że to nie ja. Proszę bardzo, Beata. To znowu ja nie będę kłamać. Nie jestem kłamczuchem. Piotrze, może ty jesteś nowym kłamczuchem? Niestety nie. Małgosiu, sprawdź. O proszę, tym razem to znowu nie ja. Znowu nikt się nie chce przyznać, ale ktoś jednak kłamie. Kto? Być może dowiemy się już w drugiej rundzie. W tej rundzie również przyznamy premię dla najlepszych gracza, więc warto się starać. Oto nasze pytanie. Z jakimi chłopakami nie chcą umawiać się dziewczyny? Patrzę wyczekująco na Milenę, bo ona ma doświadczenie. Z jakimi byś się nie umówiła? Nie wiem, może z brzydkimi? Z brzydalami, tak? Zobaczymy. I uważaj teraz. Mam brzydali za 2000. A mówią, że mężczyzna chociażby był ładniejszy od diabła, to już dobrze. Józefie, ty masz na pewno mniejsze doświadczenie niż Milena w tej sprawie, ale no, postara się z wyobraźni. Powiedzmy, że wyobrażam sobie, że z bardzo niskimi chłopakami. Miałeś kiedyś z tym problemy? No, a wyobraźmy sobie mnie i Gosię Dydek. Ale wiesz, podobno to jest wszystko wprost proporcjonalne, więc nie ma co się martwić. Zobaczmy. Znasz tą starą zasadę. Przemilczę. Niestety nie mam takiej odpowiedzi. I zapytamy teraz naszą Beatę. Jak to jest, Beato, u ciebie? No nie wiem, może którzy nie dbają o siebie. Zaniedbanymi po prostu. A czy mogłoby być na przykład niedomyci? Oczywiście. A to ciekawe, bo mówi się, że mężczyzna to musi tak, śmierdzieć potem, cygarami i whisky. No tak się mówi, a niestety mam inne wymagania. I uważaj, to jest najpopularniejsza odpowiedź, 250 zł. To oznacza, że czasy westernów to już przeszłość. Piotrze. No ja generalnie takiego problemu nie mam, bo jak się z jedną umówiłem, tak się z nią tylko umawiam. Ale myślę, że może z dużymi, z grubaskami, z dużymi chłopakami, w sensie... XXL, tak? Tak, że dwa miejsca w kinie Ale zajmują. Masz na myśli tusze czy co innego? Tusze, Krzysztofie, tusze. Zobaczymy, czy mamy. Mam z grubymi 750 zł. No, lepiej wam idzie, lepiej. Małgosiu, postaraj się tu wszystkich przebić, masz szansę. Myślę, że facet to musi coś umieć... Co umieć? Ale o czym myślisz teraz? Chodzi mi o rozmowę, o to, że nie może być taki zanudzający może, bo człowiek męczy się przy takim facecie. Jakiś taki... Czyli z nudnymi. Nudny. Czyli, że mówisz, jak już po wszystkim trzeba pogadać, żeby nie było nudno. Tak, tak. O wszystkim można pogadać właśnie. Żeby po można wszystkim. Było o wszystkim pogadać z facetem, ale żeby... Ale po wszystkim. A, coś może być po wszystkim. Zobaczmy, czy mamy w takim razie. Mamy z nudnymi 1000 zł. Sprawdźmy, jakie były pozostałe warianty. Otóż... Ze skąpymi, chociaż niektórzy mężczyźni to lubią, jak to kobiety im stawiają, prawda? Cokolwiek to oznacza. Dalej, z pryszczatymi, no to chyba dlatego, że pryszczaci mają małe doświadczenie. Z dresiarzami. To znacie może ten dowcip, jak policjant zatrzymuje dresiarza i mówi tak, imię?
Artur, nazwisko? Kowalski. Adres? A na drugi adres to porządny, wiadomo. I z przemądrzałymi za 2500. Są małe, brodate, niemodnie ubrane, bo jak wiadomo z kultowego filmu King Size nie ma kobiet krasnoludków. Oto nasze pytanie. Co nas drażni w krasnoludkach? Tym razem zacznie Józef. Proszę bardzo. W krasnoludkach? No chyba ten czerwony strój. Taki ostry kolor. Że to już wyszło z mody, tak? Czerwone wyszło z mody. Pase. Czy mogę zaliczyć ci śmieszny strój? Bo mam. Może być. Proszę bardzo, 500 zł. Beato, co ciebie drażni w krasnoludkach? Może wzrost? Że malutkie, tak? Tak. Że są plugawego wzrostu, jak to się tak mówi. To, że są małe, 250 zł, najpopularniejsza odpowiedź. Piotrze? Głos piskliwy. Piskliwy. O, piskliwy krzeczący głos. Szczególnie jak się kłócą. Jestem piskliwym swoim głosikiem, można oszaleć. Niestety nie mogę ci podciągnąć tego, no bo nic tu nie można dopasować. Niestety nie. Małgosia? Z tego co pamiętam, bajka o Królewnie Śnieżce, tak? Dobrze mówię? Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków. To królewna zostawała w domu, żeby tam gotować im, przygotowywać obiad, posprzątać, a one wychodziły pracować. No ale potem spali wszyscy w jednym łóżeczku. Może tym razem, wiesz, ilość przechodzi w jakość. Byli pracowici. Od rana do wieczora pracowali, przychodzili właśnie wypocząć. O, to znaczy chodzi ci o pracoholizm? Tak. Że zawyżają normy za bardzo, tak? Tak. Co jest niepopularne. Pracoholizm, 1250 zł. Sprawdźmy teraz pozostałe warianty. Otóż, można było powiedzieć jeszcze. Jeszcze ja. A, Milena została. Dobrze się upomniałaś, bo już bym przeczytał. Proszę bardzo. Milena. Nie wiem, może ta pioseneczka i hej ho do domu by się szło? Moje dziecko jej nie lubi. Którym się opiekuje, o, dodam. Taka zachęta dla oglądających panów, co? Dobrze, niestety nie mam nic takiego i zobaczmy teraz, jakie były pozostałe warianty. Otóż, można było powiedzieć, wstrętny zarost, że na przykład może sobie przydeptać brodę taki krasnoludek. Potem, to, że ich jest tak dużo. Nie wiem, czy zauważyliście, że jak się jedzie w stronę granicy niemieckiej, to jest coraz więcej krasnoludków i coraz więcej autostopowiczek, które nigdzie nie jadą, zwanych inaczej strażniczkami lasu. Kłótliwość, to już trochę o tym porozmawialiśmy z Piotrem, mimo że nie miał tu kasy za to pytanie. To, że szpecą ogródki, o, to może denerwować. I to, że żyją w siedmiu z jedną królewną za 2500 zł. Obiecałem premię również po drugiej rundzie. Proszę bardzo, 6000 zł otrzymuje Małgosia. 3000 zł Milena. I Piotr otrzymuje 1500 zł. Jestem bardzo ciekawy, czy tym razem, również jak w pierwszej rundzie, będziecie mieli nosa i uda wam się wytypować kłamczucha. Sprawdźmy. Józef, jak sądzisz, kto z nich kłamie? No, w tym momencie jestem skłonny powiedzieć, że to Małgosia. Dwa razy celnie trafiła, tak po środeczku. Małgosiu, to prawda? Myślę, że te odpowiedzi były takie logiczne. No ale to kto? Jeżeli to nie ty, to kto? No ktoś jest. Myślę, że Milena. Dlaczego Milena? No ładnie. Milena też dosyć dobrze odpowiedziała. Odpowiedziała bodajże, że... To znaczy nie odpowiedziała, ale być może to było mylące, ponieważ w pierwszej rundzie zdobyła dobrą kasę. Mileno, jaka jest prawda? Udało mi się, to przyznam, a wydaje mi się, że kłamczuchem może być Gosia. Zobaczmy teraz, czy naszym graczom uda się rozszyfrować, kto jest nowym kłamczuchem w naszej grze. Warto dobrze postawić, dlatego że jeżeli wam się nie uda wytypować, to stracicie połowę swoich pieniędzy. Proszę bardzo, głosujcie. Mileno, kto kłamie? Gosia. Józefie. Kto? Milena. Beato, kto jest kłamczuchem?
Milena. Milena już ma dwa wskazania, jeżeli Piotr wskaże na Milenę, już po niej. Piotrze, kto kłamie? Małgosia. Małgosia ma dwa wskazania, Milena ma dwa, ale na pewno Małgosia nie zagłosuje na siebie. A więc na kogo? Małgosiu, kto kłamie? Milena. Mileno, niestety masz trzy wskazania, będziesz musiała zakończyć grę. Ale zanim nas opuścisz, chcemy znać prawdę. Ja z ciekawości, gracze, bo się przekonają, czy stracą swoją kasę. Powiedz mi, czy ty byłaś kłamczuchem? Wybraliście mnie, ponieważ zarobiłam 2000. Niestety to nie ja byłam kłamczuchem. I głosujcie lepiej, bo straciliście połowę kasy. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję za grę. Tym razem wam się nie udało. Milena opuściła grę, a wraz z nią odeszła połowa waszej kasy. Kłamczuch cały czas jest wśród was, więc gramy dalej. Czas na kolejną rundę. Kiedy miałbym pójść do dżungli, to chciałbym mieć za towarzysza Polaka. Tak mówi brytyjskie przysłowie. Ale co jeszcze Polacy robią dobrze? Co Polacy robią dobrze? Tym razem zacznijmy od Beaty. Być może to jest to, o czym myślisz. Myślisz? No nie wiem, może są dobrzy w łóżku. Są dobrzy w łóżku. Już sprawdzamy, czy jest coś takiego. Dziewczyny, to prawda, czy nie? Beata, jak to jest? Czy oni są lepsi niż obcokrajowcy? Nie wiem, nie sprawdzam. Zobaczmy, czy mamy taki wariant. Niestety nie mogę ci nic pod to podciągnąć. Piotrze? Polacy w porównaniu do innych narodów wydaje mnie się, że potrafią zrobić coś z niczego. Są bardzo pomysłowi. Że są zaradni, tak? Bardzo. Zobaczmy, czy są. Słuchaj, czy może być kombinują? No to miałem na myśli właśnie. Bo oni, a to myślałem, że oni kombinują, no ale raczej pewnie z potrzeby, niż z tego, że lubią. Kombinują 750 zł. Małgosiu? Chciałam też odpowiedzieć coś takiego. Miałam taką sytuację kiedyś za granicą. Jednak Polak potrafi. Dam radę, tak? Tak, oczywiście. Byłam w Czechach kiedyś, no i... Czy mówisz o tym, co mówiła Beata? Nie, o kombinowaniu. A, rozumiem. Tak więc chciałam udzielić takiej samej odpowiedzi, ale teraz niech na pomyśle chwilę. Ja dobrze na przykład gotuję. Może nie gotuję, ale piekę ciasta. To bym tak zrobiła. Nie wiem, czy o kobiety chodzi, czy o mężczyzn. I że to, chodzi... że Polacy pieką ciasta dobrze? Myślę, że tak. I są bardzo dobre ciasta polskie. Rewelacyjne bym powiedziała. Za granicą jakieś ciasteczko, jakieś takie... Mówisz, że dobrej kucharce samo ciasto w rękach rośnie. Przez żołądek do serca też. Uznam ci, gotują, dobrze? Gotują. Tak, gotują. Tak. Mam 1500 zł. Józefie, no co Polacy robią dobrze? No cóż, miałem się czas chwileczkę zastanowić. Mam parę wersji, ale myślę, że dobrze spożywają trunki w nadmiarze. Otóż słuchaj, to jest, czyli piją, prawda? Tak piją. Jest. Powiem ci tak, że są tacy, co robią to lepiej według badań, bo im dalej na wschód i na północ, tym więcej spożywają. To wiem. Ale oczywiście mamy, to jest najpopularniejsza odpowiedź, 250 zł. Można powiedzieć, że ilość picia jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury. Otóż, za 500 zł można było powiedzieć jeszcze, że narzekają. No to jest podstawowa cecha, prawda, nasze narzekanie. Dalej, kradną. Nie, to tak tylko mówią o nas Turcy w Niemczech, że to my. Dalej, bawią się. Zobaczcie, nawet już Anglicy przyjeżdżają do Polski na korepetycje, prawda? Jak się dobrze bawić. Kłamią, no stąd popularność tyle turnieju kłamczuch. I walczą za 2500. Nasze nadwiślańskie przysłowie mówi: kto ma pszczoły, ten ma miód. Kto ma dzieci, ten ma smród. I właśnie tych niemiłych zapachów będzie dotyczyło pytanie. Posłuchajcie. Co najgorzej cuchnie? Piotrze. Śmiało. Co najgorzej cuchnie? To mi się przypomniał taki sketch. No, jaki? Że jak brzydko pachnie, to siara. No to siarka.
Czy siarka brzydko pachnie? Chyba jeszcze nie najgorzej, bo niestety nie mam takiego wariantu. Proszę, Małgosiu. Ja może przypomniało mi się coś takiego kiedyś na w czwartej klasie liceum. Nasz profesor z polskiego za okna było otwarte, no i tak zaśmierdziało. A nasz profesor z polskiego powiedział: słuchajcie, ale jeszcze od smrodu nikt nie umarł, tak więc nie wiemy, czy to było z powietrza, czy... Wciąż jest to niewyjaśniona zagadka, tak? Tak. Tak więc... Ale kolega najprawdopodobniej miał jakieś takie skarpetki wczorajsze albo przedwczorajsze. Przecież żeśmy po lekcji tak doszli. Wąchaliście, który, tak? Nie wąchaliśmy, ale no takie przypuszczenia były, że... Który to? Tak więc... Ale przypomniało mi się od razu to stwierdzenie, że słuchajcie moi mili, ale jeszcze od smrodu nikt nie umarł. Tak śmierdziało w klasie. Czyli stawiasz jednak... Na skarpetki. Zobaczmy, i to jest najpopularniejsza odpowiedź, 250 zł. Nie dużo kasy, ale zawsze. Józef, jak sądzisz, co najgorzej cuchnie? No skoro są skarpety, to może i stopy przy okazji. Niestety nie mam takiej odpowiedzi. No i teraz szansa na kasę jeszcze dla Beaty. Przypomnę, że po raz ostatni w tej rundzie przyznam premię, proszę. Może szambo? Tak pod tym kierunkiem. No niby tak i mam szambo za 750 zł. Nareszcie to się jest, nie? Honor obroniony tym szambem. Zobaczmy, jakie były pozostałe możliwości. Otóż nieświeży oddech, potem wymioty, potem sery. No na przykład dojrzałe sery, to niektórzy lubią, prawda? Potem pot, skunks, a to ciekawe, bo to nie jest polskie zwierzę, w Polsce nie występuje, tylko amerykańskie. I zepsute jajka za 2500. Obiecałem premię po tej rundzie, a więc proszę bardzo. 6000 zł jako najlepszy gracz otrzymuje Małgosia. A ponieważ mamy remis na drugim i trzecim miejscu, to sumujemy kasę za drugie i trzecie, dzielimy na pół i po 2250 otrzymują Piotr i Beata. W drugiej rundzie nie udało wam się odgadnąć, kto kłamie. Być może uda się teraz. Chciałbym poznać wasze typy. Piotrze, kto jest kłamczuchem? Jak sądzisz? Więc moje przypuszczenie graniczące z pewnością... Małgosia. Dlaczego? Małgosia strzela z odpowiedziami z sam środek, ale nie celuje dokładnie, nie mówi wprost, tak jak literalnie, tak jak ty potem, Krzysztof, podajesz te odpowiedzi. Zawsze gdzieś obok, ale trafia. Ale trafia i trafia nie za mało, nie za dużo. Małgosiu, czy to jest twoja strategia? Nie, bo określenia, których pan prowadzący używa, są zupełnie inne i ciężko jest trafić w odpowiedź, dokładnie taką, jaką prowadzący daje. Kto twoim zdaniem jest najbardziej prawdopodobnym kłamczuchem? Myślę, że Piotr. W takim razie ja nie będę teraz pytał Józefa i Beaty, bo chciałbym, abyście wy rozstrzygnęli ten spór między nimi, po prostu głosując. Proszę bardzo, głosujcie. Józefie, kto kłamie? Małgosia. Beato, kto jest kłamczuchem? Gosia. Oj, wydaje się, że Piotr wskaże na Gosię, wtedy jej los będzie oczywisty. Piotrze, kto jest kłamczuchem? Małgosia. Niestety, Małgosiu, masz 3 głosy. Musisz zakończyć grę. W tym momencie straciłaś swoje pieniądze, ale jesteśmy ciekawi, w trosce o pieniądze pozostałych, czy rzeczywiście dobrze wytypowali, czy ty od 2 rund kłamiesz jak najęta? Na początku mówiłam, że nie kłamię. Mieliście rację. Kłamałam. Dziękujemy ci bardzo. Dzięki za wspólną zabawę. Trzymaj się, Małgosiu. Pa. Udało wam się zachować swoje pieniądze. Ale nie mamy kłamczucha, musimy więc wybrać nowego. Proszę, zamknijcie swoje pulpity i teraz komputer losuje, kto z was będzie musiał kłamać. Józefie, sprawdź, czy to będziesz ty. Na szczęście nie mi przypadła ta rola. Może tobie, Beato, sprawdź.
Nie, to nie jestem kłamczuchem, super. Czyżby to był Piotr? I tym razem nie poznam, jak to jest kłamać w tym programie. Ktoś z nich jednak kłamie, albo Józef, albo Beata, albo Piotr. Kto? Być może przekonamy się już w kolejnej rundzie. Oto pierwsze pytanie w tej rundzie. Czym powinna cechować się gwiazda show biznesu? Józefie. No przypuszczam, że jeżeli ma być dobra, to musi mieć talent. No, talent, to ja bym był takim przykładem. Tak jest, talent, 1500 zł. Jak to mówią w Dawodzie Spigerskim, dykcja jest nieważna, liczy się tylko i wyłącznie talent. Proszę bardzo, Beata. Elegancki strój, musi się prezentować, po prostu. Musimy mieć dobrą prezencję, tak? Tak. Zobaczmy, czy mamy coś takiego. Wytworny ubiór. Mamy coś takiego. 750 zł. Jaka jest taka gwiazda, co cechuje się wytwornym ubiorem? No daj spokój. Nie trzeba tego mówić. Powiedziałabym to, nie dalej. Trzeba, nie. Piotrze, proszę bardzo. Czym powinna się charakteryzować gwiazda show biznesu, a czym niestety nie zawsze się charakteryzuje, i to skromność. Ja bym oczekiwał od gwiazdy show biznesu skromności. To jest... Już nie chcę nawet, żebyś wskazywał, kto jest takim przedstawicielem skromnym w show biznesie. Skromności nie mam. Od razu wiem, że nie mam. Nasi ankietowani tak nie pomyśleli. I zobaczmy, jakie były pozostałe możliwości. Otóż, urodą. No to na przykład jest taka gwiazda Konio, prawda? Uroda. Dalej, inteligencja. No, Jola Rutowicz chociażby. Odpornością psychiczną. To przydaje się. Dobrym głosem. Na przykład Anna Mucha wie, jak oni śpiewają. Potem ekstrawagancją i fotogenicznością za 2,5 tysiąca. I w tej rundzie mam jeszcze jedno pytanie, posłuchajcie. Co można strzelić? I tylko tyle. Beata, ale nie w co? Myślę bramkę. Jak to mówią mężowie, którzy często wyjeżdżają na delegacje, gol strzelony na wyjeździe liczy się podwójnie. Gola 250 zł. Proszę bardzo, Piotrze. Nic mi do głowy nie przychodzi, może gafę. No, gafę, oczywiście, że tak. Gafę można strzelić, zobaczmy, czy mamy. Mamy, to bardzo często się zdarza. 750 zł. I proszę, pan Józef. No, zdarzało mi się strzelić byka. I strzelić byka w szkole. Czy mamy byka? Mamy 1000 zł. I zobaczmy, jakie były pozostałe możliwości. Otóż, można strzelić lufę. Można strzelić focha. No, to jest ta słynna, najostrzejsza broń kobiet. Potem piwko, samobuja i karniaka. I chyba nie chodzi tu o bramki. Odpowiedź na pytanie, kto jest kłamczuchem, poproszę teraz publiczność w studiu. Za chwilę będziecie głosowali, aby wasz wybór był ważny. Kłamczuch musi dostać 50% waszych głosów. Pomyślcie i głosujcie. Nikt z naszych graczy nie otrzymał bezwzględnej większości głosów publiczności w studiu. A więc zgodnie z regulaminem teraz kłamczuch wyeliminuje z gry uczciwego gracza. Nasi gracze mają ukryte w pulpitach przyciski. Połóżcie ręce na przyciskach. Tylko przycisk kłamczucha jest aktywny. I pytam, kłamczuchu, czy naszą grę ma opuścić Józef? Kłamczuchu, czy grę ma opuścić Beata? Beato, wiemy, że byłaś uczciwym graczem. Niestety, kłamczuch wyeliminował cię z gry, czyli byłaś dla niego najtrudniejszym przeciwnikiem. Dziękuję ci za udział. Do zobaczenia. Cześć. Dziękuję. A
więc pozostało dwóch graczy. Mamy Piotra i mamy Józefa. Ktoś z nich kłamie. Kto? To wszystko rozstrzygnie się już w finale. Rozpoczynamy nasz finał. Ciekawe, czy wy domyślacie się, kto jest kłamczuchem. To za chwilę wszystko się wyjaśni. W finale głos oddamy również publiczności w studiu. Jeżeli zdemaskują kłamczucha, wtedy kłamczuch straci wszystkie swoje pieniądze. Co do grosza. W finale usłyszycie dwa pytania. Na każde pytanie udzielicie trzech odpowiedzi. Odpowiadać będziecie na zmianę. Oto pierwsze pytanie finału. Którym z domowych urządzeń najłatwiej zrobić sobie krzywdę? Józef. No tak, myślę, że niedawno robiłem kapustę, taką dużą krajalnicę miałem. Co ci się stało? Nie, mi akurat nic, ale trzeba było uważać. Krajalnica do kapusty. Już sprawdzamy. Mamy 500 zł. Dobra odpowiedź. Jedyne 500 zł, ale jest. Piotrze. Żelazko. Z autopsji wiem, że boli. Zobaczmy, mamy żelazko. Najpopularniejsza odpowiedź 250. Zobaczcie. Który z nich jest kłamczuchem i stara się grać bardzo nisko, żeby zmylić trop? Pamiętajcie o tym. Józefie. No, znaczy nie wiem, czy to będzie zaliczone do domowych urządzeń, ale ja się często posługuję wiertarką. I też. I można sobie coś przywiercić. Może się zdarzyć. Nie to, co trzeba. Mamy wiertarkę 1250 zł. I zobaczymy, czy Piotr też trafi w górną stawkę, proszę. Kuchenka gazowa. Niebezpieczne urządzenie, kuchenka gazowa. Nie mam takiej odpowiedzi. I ostatnia szansa na odpowiedź na to pytanie dla Józefa i na kasę oczywiście. No, problem z tym, że koncepcja mi się skończyła. Może czajnikiem elektrycznym, jak się nie uważa. No, na pewno tak. Tylko czy mamy taką odpowiedź od naszych ankietowanych? Niestety nie. I Piotr, proszę bardzo. Sztućcami, nożem, widelcem. Jak jest ciemno i wszyscy walczą o kotleta, tak? Sterunkami, nie widelcem. Dobra, zobaczmy. Nie mam takiej odpowiedzi, bo to nie jest urządzenie, prawda? Pewnie dlatego. I zobaczmy, jakie były pozostałe możliwości. Otóż 750 zł można było zarobić za maszynkę do mięsa. O, to jest niebezpieczne. Można się zmielić po prostu. Mikser, piecyk elektryczny, suszarkę i maszynkę do golenia. No, ja coś wiem dzisiaj o tym. I przed nami ostatnie pytanie tego finału. Kto pracuje na ulicy? Proszę bardzo, Piotrze. Czemu się śmiejesz? Bo moje pierwsze skojarzenie... To te panie, co jadą autostopem, ale do nikąd nie jadą. Strażniczki lasu. Strażniczki lasu, dokładnie. Obstawiasz je? Tak. Proszę, zobaczmy, czy mamy strażniczki lasu zwane inaczej... Grzybiarkami? Grzybiarkami. Prostytutka, 500 zł. Dzięki. Proszę bardzo. Józefie, też myślałeś? Akurat nie pomyślałem o tych paniach. Raczej na przeciwnym biegu nie byłem. Myślę, że strażnicy miejscy muszą trochę pospacerować. Mamy strażnika miejskiego, 750 zł. Piotrze? Ja pójdę tropem Józefa i powiem policjant. Na pewno tak. Często wolą siedzieć za biurkiem. Na pewno tak i mamy najpopularniejszą odpowiedź, 250 zł. Proszę bardzo, Józefie. A, z autopsji wiem. Przez wiele lat handlowałem, a więc handel obwoźny. Jak się ma stragan po prostu. Straganiarz, uważaj teraz, 2,5 tysiąca. Proszę bardzo, Piotrze. Mi brakuje słowa na określenie tego zawodu, ale ten, który przeprowadza dzieci przez ulicę z tym stoper, czy nie... Jak on się nazywa, słuchajcie? Stoper. Żywy znak uliczny. No nie. Zobaczmy, czy mamy coś takiego. Niestety nie, niestety nie. I ostatni, Józef. Policjant, nie, strażnik. Powiedzmy, parkingowy. Mamy parkingowego i uważajcie teraz, 2000. Zobaczmy, jakie były pozostałe możliwości. Otóż dozorca, złodziej,
Śmieciarz. Ja marzyłem zawsze być śmieciarzem. Za 1500 zł i właśnie straganiarz za 2,5, to co powiedział Józef i zarobił najwięcej. Podsumujmy naszą grę. Józef na zakończenie dzisiejszego programu ma 10 tysięcy złotych. Józefie, uważaj, tyle możesz wygrać. Tyle możesz dzisiaj wygrać, a Piotr, no Piotr, 5875 zł. Za chwilę nasza publiczność w studiu będzie musiała odgadnąć, kto z graczy kłamie, ale wcześniej dam im po 15 sekund na mowę obrończe. Józefie, zapraszam. Słuchamy się w skupieniu. Witam wszystkich. Nie umiem przemawiać przed większą publicznością. I co prawda z drugiej strony nie mam złudzeń też co do wyniku głosowania, ponieważ ostatnie pytania siadły, jak to się mówi, znajmy z doświadczenia, więc na tym dziękuję. Dziękuję bardzo. Piotrze, teraz 15 sekund dla ciebie. Ja zupełnie nie wiem, co powiedzieć, bo jestem strasznie zaskoczony, że tu jestem. W poprzedniej rundzie myślałem, że kłamczuk mnie wyeliminuje. Tym bardziej nie wiem, co powiedzieć, bo brakuje mi słów, aby państwa przekonać do czegoś, co jest w zasadzie jasne. Dziękuję. Dziękuję. Przypomnę, że to od was zależą losy tego programu. Jeżeli zgadniecie, kto kłamie, wtedy kłamczuch traci swoje pieniądze co do grosza, a wygrywa jego rywal. Ale jeżeli wyprowadzi wszystkich w pole, wtedy wygrywa to, co ma na koncie. Albo 1000, albo 10 tysięcy, albo 5875. Proszę bardzo, kto kłamie? Czy Józef, czy Piotr? Głosujcie. Zakończyliśmy głosowanie w studiu. Publiczność wskazała na jednego z graczy. Na kogo? Tego dowiemy się po krótkiej przerwie. I znów jesteśmy w waszych telewizorach, oglądacie finał Kłamczucha. Przed przerwą nasza publiczność zagłosowała, kto ich zdaniem kłamie w tym programie. Teraz jednak nie dowiemy się, jak głosowała publiczność, ale dowiemy się, kto był tytułowym kłamczuchem. Józefie, jednak ty. Taka rola przypadła. Słuchaj, bardzo ciekawa była twoja mowa obrończa, bo powiedziałeś, że o, i tak wiem, jaka będzie decyzja publiczności, bo akurat podeszły mi te pytania, dobrze odpowiedziałem, to już wiem, jak to będzie. Powiedz mi, czy ty, mówiąc to, poddałeś się, że to ty jesteś kłamczuchem, czy jakby chciałeś tak przekornie wskazać, że to jest przypadek? Faktycznie nie miałem żadnych złudzeń co do głosowania, ale zawsze można spróbować. Czyli postawiłeś się w roli takiego biednego, tak? A i tak przegram, na mnie wskażecie, dostałem dobre akurat, łatwe pytania, były, odpowiedziałem, tak? Taka była taktyka? Poniekąd. Fantastycznie, fantastycznie. W takim razie podsumujmy naszą grę. Otóż Józef ma szansę wygrać teraz 10 tysięcy złotych. Piotr, który dzielnie walczył i chyba się cieszyłeś, że nie musiałeś kłamać, co? Bardzo. Dokładnie. Piotr może wygrać 5875 zł. Jak sądzisz, Piotrze, uda się Józefowi? Nie. Uczciwość popłaca i w to wiesz. Sprawdźmy w takim razie, kto dzisiaj wygra. Zapraszam, panowie. Józefie, denerwujesz się? Nie. Jesteś wytrawnym graczem, co? No nie przesadzajmy. No powiedz, w jakich tyle turniejach brałeś udział? Zdarzyło się. 1 z 10, szybka forsa, telegra i jeszcze parę. U mnie gdzieś byłeś kiedyś? Nie. Powiedz mi, ile najwięcej udało ci się wygrać? Jeżeli wziąć pod uwagę niefinansowe wygrane, to ponad 10 tysięcy były. Proszę bardzo, wartości. Dzisiaj jest szansa na kolejne 10. W takim razie chyba sprawdzimy. No proszę, zobaczmy. Poczekaj! Ja czuję, że się denerwujesz, Piotrze. Dobrze myślę? Czuję po prostu tu drżenie powietrza z tej strony. Uda mu się czy nie? Nie. Ja po prostu cały podysk chodzi z nerwów, to czuję to z tej strony. Proszę bardzo, w takim razie sprawdźmy. Nie udało się niestety, Józefie. Piotrze, wygrywasz 5875 zł.
Miałeś rację, że uczciwość popłaca. Miałeś rację. Józefie, niestety rozszyfrowali cię, ale świetnie grałeś. Dziękuję ci bardzo, a tobie gratuluję wygranej. W naszym programie czasem trzeba kłamać jak znud, a czasem uczciwość po prostu popłaca. Was również zapraszamy. Wysyłajcie SMS o treści gram pod numer 75550. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję jeszcze raz. Zapraszamy do innych gier. Jak będzie okazja.